Witam wszystkich bardzo serdecznie, ja jestem Piechol, witam w Bloodborne. W dalszym ciągu męczymy granice koszmaru, ale szczerze nie chce mi się już iść po prostu do tamtej babki z oczami. Nie żebym się poddawał, ale nie chcę się zatrzeć na niej, zwłaszcza, że pobiegłem już na sam koniec tam za to miejsce, którego ona pilnowała domyślnie i wziąłem nagrodę, czyli dar dla posłańca. Czyli po prostu kolejny przedmiot dla naszych ulubionych małych przyjaciół, którzy trzymają nasze wiadomości i nie tylko. Więc może pójdźmy zupełnie w inną stronę teraz. Czyli tam jednak, gdzie nie chciałem pójść wcześniej. Już tutaj wyczyściłem tych okolicznych. No droga oczyszczona, droga wolna, to czemu by nie, ale... No tamten przedmiot i tamten. No tu i ten. I tamten też. Ej, kurde, mógłbym tu skakać. I tam jest jeszcze robaczek, to jest najlepszy. To jest ten robaczek z przedmiotami. Z kamieniami, klejnotami. Krwistymi. Nie, dobra, bo już mi ucieknie. Nie, no mam tak mało tętni, że mogę sprawdzić, czy ten upadek stąd mnie po prostu zabije, czy nie. A może to jest po prostu teleport. Do wioski niewidzianych, czy coś w tym stylu. Dobra, bam. Aha, no pięknie. No tak, okej. Okay. Ładnie. No to może teraz to troszeczkę lepiej zrobimy. No tak po prostu pobiegłem do przodu, sprawdzając, czy sama wysokość mnie zabije i szczerze wydaje mi się, że mało mi brakowało, żebym to przeżył. Więc może tam jest jakieś miejsce troszeczkę wyżej położone, na które mogę spaść. Ale stoba, ja bym tu zeskoczył. Ej, tam są moje tętnienia. Dobrze widzę? Tutaj chyba. No. Kurde, dlaczego w tym miejscu? Przecież zginąłem zupełnie gdzie indziej. Czemu ty jesteś martwy? Aha, bo przecież spadłeś tam z góry. Tak, dobra, nie, myślałem, że to jest ten, co wybiega jako drugi, tam kawałek dalej. Nie, ale dobra, spoko, moment. Przeczytałem wiadomość. Przybywasz we właściwe miejsce. No dobra, spoko, tylko że... Och, niewidziani. No, kurde. No nie wiem, przyjrzyjmy się tej sytuacji. No te skały nie wyglądają tak, jakbym mógł na nie wskoczyć. O, a może jednak. Nie, dobra, spróbuję. Najwyżej przybiegnę jeszcze raz tutaj. No i śmierć. Dobra, czyli albo mam za krótki pasek witalności jeszcze. Albo to jest winda, którą muszę z dołu uruchomić najpierw, a później dopiero dostać się na dół w jakiś sposób. Najzwykle rzadka fiolka z krwią jest efektem powolnego i ostrożnego procesu rafinacji przeprowadzoną wyłącznie w klinice. O kurde. W klinice rafinują krew? Skąd biorą tą krew? A może właśnie z tej kurtyzany, którą tam wysłałem? O ja. Kurde, dobra. Kiedyś to trzeba sprawdzić, naprawdę. No teraz w nocy tam się pewnie ciężkie rzeczy dzieją. Zwłaszcza, że to są godziny pracy tej osoby, którą wysłałem tam. Jest zwyczajowe godziny. No nie wierzę, jakim cudem jeszcze dałeś radę mnie dziabnąć. Ej, jeszcze żyję! Mogłem na nim, kurde, podreperować swoje zdrowie. Nie, ale serio, mogę tu spać po prostu? Pewnie, że mogę. Zresztą tu już schodziłem po przedmiot przecież. Ale dobra, gdzie są tym razem moje tętnienia? Tym razem już we właściwym miejscu widzę. Czyli może miałem już teraz lepszy pomysł. A nie, dobra, to skoro tam nie, jeszcze dla mnie, za wysokie progi, a to właściwie za niskie progi, jak na moje nogi, to może jeszcze tutaj. O, tamten się nie uruchomi, jak pójdę do tego najpierw, prawda? No oczywiście, że nie. Ale sprawdźmy, czy na pewno, no pewnie, że siedzi jeszcze. Czyli w tej kolejności ich trzeba rozwalać tutaj. Żeby ten drugi nas nie miał okazji zaskoczyć nawet. Wyglądałaby chciał zionąć ogniem, ale nie. A naprawdę ktoś tutaj musiał mieć purytą banię, że wymyślił takie modele przeciwników. Nie, sam bym takie wymyślił, serio. A mam purytą banię i właśnie dlatego tak mówię. Przeskacząc tutaj, zdecydowanie skrócę sobie podróż. Niezbytnio, ale tego może mi się uda wreszcie dziabnąć, skacząc w ten sposób. Nie, 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 ja znam te numery. Nie zgarnąłem całego pakietu obrażeń. O cholera, on nie zgarnął żadnego jeszcze.
No, to jest pełen pakiet obrażeń dopiero. Ale za to śmierć. Zasłużona. Nie, chodźmy tutaj tym razem. Zobaczmy w ogóle, czy da się te stwory wyciągnąć na brzeg. Jeżeli się da, to zaczniemy z nimi walczyć. Ktoś z nimi walczy w wodzie, ale ktoś z nimi walczy z kołem? Odwozu? Jako bronią? Serio? Pojechali po bandzie. No chociaż jedno piechot. No kurde. Dobra, czymś to zatruwa. I niedobre jest to, że ta mgiełka pozostaje w powietrzu. Pytanie na jak długo? No dobra, zniknęła. Czyli na niedługo. Cholera, no jak to ugryźć? Aha, jeszcze czymś żgają. No to super. No właśnie, a może tak to ugryzę? No ej, dzieje się. Tylko, że to był ostatni. No, pora wreszcie na szarżę. Okej, to chyba szał, tak? Ta czerwona ikonka teraz. To jest chyba szał. Nie wiem nawet, co on robi dokładnie. Serio, bym musiał poczytać, bo tego ci gra po prostu wprost nie powie. Ale czemu prowadziłem tą walkę, będąc w kałuży, tego nie wiem. Sorry. To było głupie. I teraz jestem prawie zatruty już. Ale trujące kałuże już były w grach od From Software. Chyba w każdej części jest jakieś miejsce, gdzie są trujące Bajora. Dark Souls 2, Dark Souls 1 i w Demon's Souls? Moment. W Demon's Souls też pewnie, że było. Praktycznie na samym początku. Dobra, tam jest jaskinia do tej babki, tak? Z dzwonkiem. I nic więcej tam na pewno nie ma, tak? Kompletnie nic więcej. Ewentualnie bym chciał... Nie, już myślałem, że ja bym chciał kamień zgarnąć. No ale w dalszym ciągu nie wiem, jak to się dzieje, że przechodząc tam przez tą dziurę, którą widzicie tam w dole, tam przez tamto przejście jakoś wychodzimy w taką lokację, gdzie wszyscy mogą napieprzać nas kamieniami. To jest przecież, kurde, niemożliwe. Ponieważ bym tutaj ich widział, oni by tu stali. No chyba, że to jest po raz pierwszy w Bloodborne po prostu wykorzystanie niemożliwej przestrzeni. Czyli na przykład jedziesz windą na górę, a jesteś na dole, tak naprawdę. No w grach można sobie na coś takiego pozwolić, w filmach też, bo to jest kwestia dobrego ujęcia i dobrych cięć. W filmie, no ale w naszym rzeczywistym życiu takiego czegoś nie ma. A jeżeli jest, no to zgłoś się do swojego lekarza po leki psychotropowe. Ewentualnie widzisz prawdziwą rzeczywistość, a my wszyscy jesteśmy okłamywani. Dobra, mam jeszcze antidotum? Cholera, 6 tylko sztuk. I przelatuje, kurde, cały czas. Dobra, one już pełzą do mnie zapewne. Ej, dobra, nie, bo zaraz się znowu, kurde, zatruje właśnie. Nie, kamienie! No nie, ale też rzucę grobaczek. No, jest, udało się. No nie wiem, czy to była gra warta świeczki, bo zaraz jak kamieniem w łeb zgarnę, to zginę. Okej, dobra. Względne bezpieczeństwo. Nie, ale skąd rzucali? Stąd. Ta jedna menda tylko. Czyli jeden głaz dookoła, no jeszcze z tamtej strony jest jeden. Ale tam będę musiał ładnie podejść do niego, dobra. Hit, to trzeba wykończyć. No moment, czy to jest mniejsza wersja tutaj obok? Uhuhu! Ej, a jednak dostałem. Ale odłamkami tylko. Rzucają jak porąbani. Szczerze, jeżeli mieliby wyrywać za każdym razem takie wielkie głazy z ziemi, to raz, że ale fuk, że akurat głaza, a nie po prostu sypka ziemia. No ale jeżeli mają takie podłoże jak tutaj, to z tym problemu raczej nie będzie. No ale dwa, no już taka dziura podkopana pod sobą. Przecież każde wyciągnięcie takiego głazu to jest nowa przestrzeń, którą trzeba czymś zapełnić. No i wtedy wchodzą w nie twoje nogi właśnie. Dobra, antidotum przygotowane, na szczęście jest go trochę więcej. Wiedza szaleńca. Ej, szlak! Dobra, wyczekajmy to. A może nie, bo tamten koleś rzuca. Widzę nie tylko on. No dobra, no to trzeba jednak stąd wyjść. Ale jest troszeczkę sucho. Tutaj na szczęście, dobra. I tam przejście na górę. Dobra, chyba jestem w stanie dać radę to zrobić. Czyli zabić tego. Oj nie, dwóch ich jest, cholera. Ale czemu jeszcze nie użyłem fiolki? Totalna głupota. Dobra, wiesz to? No! No nie! No tutaj? Tak daleko? No nawet nie zdążyłem podnieść. No 2 cm obok mnie to było.
Ale swoją drogą ładnie przycelował. Co to jest Benkard Loran? Specjalny materiał używany w rytuale świętego kielicha. Aha. Czy to jest bobas? Taki płodzik? Narzędzie runiczne! O! No jak raz teraz żałuję, że ten loading był taki krótki. Nie, ale naprawdę, kurczę, będę musiał sobie przeczytać tą wiadomość później w trakcie edycji. Bo jestem ciekaw, do czego... O co tak właściwie tam chodzi? Czemu jeszcze nie mogę runów? Czy run? Umieć stawiać na swojej broni. Nie wiem, to już próbowałeś schytać piechotę, to nie był dobry pomysł. Więc tak, ty pierwszy, jak zwykle. Jest i finisher, nie wierzę, udało się. A ja chyba autentycznie wyciągam mu ręką serce. Tego typu finisher, no jak prawdziwy łowca. No, sorry, jak prawdziwy tropiciel. No brzmi słabiej, prawda? Kurde. No to akurat tłumaczowi no nie należą się bonusy żadne, ani profity. A to jest główne słowo przecież. No dobra. No ale też kłóciłbym się z niektórymi innymi tłumaczeniami również. Które zastosował. Ale zresztą co ja tam wiem, kurde, ja nie mam żadnego certyfikatu na angielski nawet. Nie dlatego, że nie dałbym rady, tylko uważam, że po prostu, że nie potrzebuję. Jak ktoś zna angielski, to po prostu go zna. Nie musi na to mieć papierka. Pragmatyka. Sprawdzi, czy jest to prawda, czy nie. Nie, dobra, chyba nawet nie będziemy tego z dołu ruszać, bo on chyba się nie uruchamia. Więc można od razu biec przed siebie. Ale zahaczając o każdy możliwy ląd tutaj. O, to był dobry skok, hol. No jak amator, tak to przynajmniej wygląda, ale to jest chyba właśnie jak pro. Ej, żebym nie zgarnął kamienia we łeb. No. Bierz go, zajmą rzuci, no. Już leci! Kurde! Dobra. Ale co jak co, ale przedmiot ten muszę wziąć. Tylko znowu muszę użyć antidotum. Dobra. Przeturlajmy się raz, przeturlajmy się drugi raz. No, uznaję, że mogę. Coś podniosłem. Nie wiem co to było, ale nie ma teraz czasu na czytanie. No, kurde, że to drugie nie weszło. I to może mnie kosztować teraz zdrowie i życie. No i pięknie, koniec. Jest. No nie, kurde! Który to był? Tamten, no co za menda. No zabiję go. Jak będę wiedział, jak się do niego dostać. Kurczę, no jak, jak na złość jeszcze nie to narzędzie pokazują, które chciałbym, żeby pokazali, no to już mam. W swoim ekwipunku, cholera, no. I w ogóle nawet nie wiem, czy coś za tym olbrzymem było. Wydawało mi się, że tam była jaskinia. I tam właśnie chcę iść. No nie, serio? Raszujmy. Znowu. No z drugiej strony, tętnienia, no ej. Przydatna bardzo rzecz i też można podelektować się wyciąganiem serca i rozbryzgiem krwi. Ale powinieneś być bardziej brudny. Co prawda założyłem mu, mogliście już zauważyć wcześniej, bo już od paru materiałów w tych rękawiczkach śmigam. No chirurgiczne, białe, długie, no pasują do szalika. Trochę jak, nie wiem, jakiś pedant, ewentualnie gej. Teraz się wypowiedziałem na temat ubioru postaci. Jakieś kompozycje kolorystyczne, co jest grane. Inaczej, ja wyznaję zasadę, ważne, że nie dziurawe i nie śmierdzi, nie jest brudne. To można założyć. No ale też dobra, no nie wszystko do wszystkiego pasuje. Białe skarpetki do czarnych butów do garnituru, no niezbytnio. Tylko Michael Jackson póki co nosił się w ten sposób i jakoś mu to wychodziło. Ale poza tym jest to przyjęte za nieodpowiednie. Ale dobra, no to polecimy szybciej. Mówiłem o coś o raszowaniu, a tutaj proszę bardzo. Póki co wycinam wszystkich. A, to już byłem, dobra. Aha, czyli jednak, sorry, po śmierci jest jednak przedmiot, z którym zginęliśmy, a nie latarnia. Która miała być. Chyba idzie. No nie, teraz stanę w miejscu, dobra. Czyli nie pójdzie za mną? Chyba. Mam nadzieję, że nie. Ej, może faktycznie spróbujmy tutaj. Jak najdłużej po lądzie. Skok.
No i dobra, i teraz no turlanie, niestety. Ale, ej, o, dobra. Krew śmierci szału, czyli to na pewno jest dużo tętniej. Obstawiam 5000. Ale cholera, już jestem zatruty. Nie, 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 bo już głaz zaraz w pysk mi zgarnę. No, bo mi zdrowie ucieka. Gdzie jest moje antidotum? Mam za dużo rzeczy. O cholera. No dobra. Trzeba z tą zawalczyć. Co to robi? Ej, tylko zatruwa. Łe, no to luz. To na to ja mam antidotum. Dobra. Turlu, turlu. Do oporu. Nie, i serio. Popatrzę, gdzie można wejść, żeby tego gościa zabić. O cholera, ty jesteś duży. Całkiem spory, rzekłbym. Ale dosyć kiepsko bijesz, więc może uda mi się, o właśnie, podreperować. Okej, tam na pewno wejdę na górę. Ale najpierw antidotum. A po tym wszystkim fioleczka. To jest tak, przedmiot raz. No bierz to. No kolejna runa, no. Kiedy wreszcie będę miał to narzędzie? Ej, da się zrzucić? Nie? Chyba nie. Ale uwaga, teraz coś mi się wydaje, że jestem na świeczniku totalnie i zaraz głaz spadnie mi na łeb. Albo i nie. A ten wybrał atak dystansowy. O cholera. Na szczęście jest źle, bo on naprawdę leci dalej. Dobra, i co? Nic więcej tutaj nie ma, tak? Rozumiem. Tylko on. No a teraz przynajmniej wiem, że jak zabiję tamtego drugiego... Oj, uwaga. Nikczemność bestia. No dobra, no rozumiem. Dlatego właśnie ją zabiłem, bo była bardzo nikczemna w stosunku do mnie. No dobra, ale może teraz mi się uda tego zabić. A patrzcie, jaki cwania. Ja w niego bym nie mógł niczym strzelić, rzucić nic, bo jest za nagrobkami, czy tam za płytami nagrobnymi. Obojętnie. Bo nawet nie wiem, co to jest. Ale on jest za tym, a ja... O kurde, dobra, no, moje tętnienia jeszcze. To by było naprawdę świetnie, jakbym tu nie zginął teraz. No właśnie, będziesz tutaj wewnętrzu rzucał? O nie, będzie biegł. Jeszcze gorzej. Ale chyba idziemy do pałacu właśnie w tym momencie. Tak mi się wydaje. I tam była babka z oczami, jeżeli mnie wzrok nie zmylił. Ej, kurde, ja przecież zatruty jestem. Ja! Yeah! Jednak zielony pasek od zatrucia byłby chyba lepiej widoczny niż taki fioletowy. No, ile tego miałem wcześniej? 14 tysięcy. Opłacało się. Zaraz będę mógł jeden level zrobić ewentualnie. Nie, ale dobra, serio. No właśnie, to jest ona. Ja nie chcę z nią walczyć. Naprawdę tego nie chcę. Czy mogę jakoś ją obejść? Ej, albo może uda się ją zepchnąć. Ale teraz przynajmniej mogę w lepszych warunkach z nią walczyć, bo przynajmniej nie będę zatruty co chwilę. Ej, okej. Okay. A, wpadam w szał i dlatego mi tyle zdrowia ucieka. Dobra. Ale jak walczyć z szałem? No nie mogę się nawet oddalić od niej. O cholera, to jest naprawdę ciężka sprawa. Ale czy faktycznie starczy jej bliskość, czy muszę ją mieć w polu widzenia? Bo jak w polu widzenia, no to jestem w stanie sobie poradzić tutaj, bo mam taki fajny narożnik. Ale chyba nie, o kurde. To naprawdę to jest problem. To jest duży problem. Ej, mam ryk bestii. No chodź tylko o krawędzi maleńka. Jeszcze raz. Nie! O kurde, zadziałało. Ale i tak szał mnie zabił. No ja, jeszcze jeden taki ryk i by spadła w przepaść. Cholera, to jest dobry pomysł. Spróbujmy to zrobić jeszcze raz. Tylko to będzie tym razem totalny rush. Nawet omijam tych dwóch olbrzymów. Bo to ona będzie miała moje tętnienia to raz, a dwa. Jestem w stanie tam go wyminąć w korytarzyku na samym końcu. Tego jednego ostatniego olbrzyma. Będąc tam w jaskini, no żaden inny kamień, oprócz jego kamienia, nie będzie mógł mnie trafić. A poza tym nawet nie jestem pewien, czy jego kamień byłby w stanie mnie trafić. Przecież tam jest tak wąsko, że on powinien się rozbić o ściany tej jaskini. Ej, cholera, co ja taki słaby? Nie. No i znowu bym się dziwił później, że zwłoki na dole leżą. Ej, wow, widzicie, to mam tylko 13 fiolek. Nie uzupełniły się do 20. Niedługo, albo szybko będę musiał skończyć ten koszmar. W sensie tą lokację. Bo koszmar to nie jest. Gra się całkiem przyjemnie, tylko ginę jak cholera.
Nie, żeby albo będę musiał to szybko skończyć, albo ten. Słyszeliście to? To był mój mózg, który pokierował aparatem mowy. Decydował się na jedno z trzech słów, które znaczyło w sumie prawie to samo. Były to trzy wyrazy blisko znaczne. No i nie zdecydował się na żadne. I takie trzy różne sylaby po prostu. Nie, dobra, walić to, biegniemy. Rush. Ale najdłużej po lądzie. I antidotum przygotowane. No bo tego niestety cholera nie unikniemy tutaj. Możemy uniknąć przeciwników. Możemy przynajmniej próbować. Ale zatrucia niestety się chyba nie da uniknąć tutaj. Przynajmniej ja nie znam sposobu. Właśnie muszę użyć, aby głaz mi teraz nie uderzył w plecy. Dobra. Więc tak, ciebie jestem w stanie naprawdę bez problemu tutaj ominąć. No, on jeszcze tam sobie w ziemię uderza, bo to jest chyba zawsze jego pierwszy atak. No, pytanie, czy mnie ściga? Cholera, zmarnowałem antidotum, akurat teraz nie byłem zatruty. No nieźle. Dobra, zapalmy to. Antidotum przygotowane. Niestety nasz szał nic nie poradzi. Dobra, on tam został, ale... A nie, tu nic nie ma, dobra. Chociaż nie odwraca się w moją stronę. A najgorsze jest to, że muszę mieć pełne zdrowie, bo jej szał... powoduje, że tracę akurat tyle, że... O kurde, no już?! Jak daleko mam być?! No kurde! Nie, no muszę chyba zmienić sobie w ekwipunku ciuszki na takie, które bronią przed szałem. No to ma akurat bardzo niskie, niską odporność, jeżeli chodzi o szał. Dobra, zmienimy to, tymczasowo. I zobaczmy, no. No bym nie musiał raszować jej. Cholera, daj tą łapę, daj tą łapkę. No i w przepaść! No nie! Zginę, zginę, zginę! No cholera jasna! Nie! Nie! Uciekamy z koszmaru. Lokację wcześniej się udajemy. Nie, żebym się poddał, ale to jest za dużo tracę. Moja postać musi się stać lepsza. Ja muszę się stać lepszy. I to szybko. Czyli cofamy się tam, gdzie przypadkiem ominąłem jedno przejście teraz. Czyli trzeba będzie do auli iść. Ej, tajemna mgła? Kolejny materiał używany w rytuale świętego kielicha. No... Ej, właśnie, to może to sprawdźmy. Na początek. Zamiast udawać się do innej lokacji, bo i tak do snu tropiciela będę musiał teraz iść. Dobra. Tamte tysiączki zmarnowane. Choć w sumie nie do końca. Bo teraz w dalszym ciągu mógłbym przetestować teorię. Czy przeciwnik, który powtórnie cię zabije, ma twoje tętnienia w połączeniu z tymi ostatnimi, które straciłeś. Dobra, to teraz postaram się nie zginąć tak długo. Aż nie nabiorę pewności siebie i nie udam się z powrotem na granicę koszmaru. Ale dobra, zero tętnień. Cóż począć? Okej, to był tutaj na końcu. Nagrobek. Budynek auli. No ale chyba wydaje mi się, że w takim wypadku lepiej było tutaj więzienie rozpocząć. No albo w ogóle tutaj pójść. No albo odwiedzić stare śmieci, bo coś na pewno jeszcze jest nowego. Ej, dobra, wiem co zrobimy na sam koniec odcinka. Zobaczymy do Josefki, do jej kliniki, czy wysłana tam kurtyzana ma się dobrze, czy nie. Ale... jeszcze sprawdzę sobie tylko, od ilu ja na pewno mam moje ulepszenia. 20777. Cholera. To jest duża kwota. Sprzedawać nawet nic nie śmiem, co najwyżej. Ej, właśnie. No sorry, to jest marnotrawstwo tętnień. Ale kupię sobie parę fiolek. Bo nie wiem, co mnie czeka. W kolejnym odcinku użyjmy może jednej. Okej, po ile tutaj masz ten sprzęt? O kurde, drogo! Więc kupię tylko dwie. Bo takiego żydostwa to ja nie zniosę po prostu. Dobra, parter lazaretu. Dobra, klinika Josefki. I o co chodzi? Drzwi zamknięte, to nie jest dobry znak. Oh, hello. You made it. Find any survivors? Or only beasts?
tell anyone who's human about Yusefka's clinic. I will take proper care of them. Zawahała się przed They're proper in care. Your hands, and soon mine. If you find anyone who's still human, you can assure them there's no place safer. Please, do me this service. O cholera, to jest mega podejrzane i naprawdę wydaje mi się, że to był błąd. Skoro to jest najbezpieczniejsze miejsce, to pozwól mi wejść. No właśnie, kurde, nic nie odezwała się na temat pani, którą wysłałem do niej. Mhm, czyli już się pewnie nią zajęła. Ej. O, sorry. Zresztą, to się tylko boisz? Czy autentycznie w ciebie trafiłem? Nie, serio, bo teraz się boję, bo może inaczej, jeżeli mogę w nią uderzyć, to znaczy to, że ona kiedyś otworzy te drzwi. Więc nie, już nie machamy halabardą przed jej drzwiami. Co to nie. I ze snu tropiciela później do auli, ale w tym miejscu już wypada skończyć odcinek. Zresztą mówiłem, że to zrobię. Zresztą wiecie, ile czasu mniej więcej minęło, jak średnia długość moich odcinków wygląda. Więc wielkie dzięki za oglądanie, trzymajcie się i do usłyszenia następnym razem. Pozdro, cześć, hej!